Zdarzenie miało to mieć miejsce 8 września 1939 roku w Jaśle. Na moście rzeki Jasiołka niemieccy saperzy z 2. Dywizji Górskiej w trakcie rozminowywania mostu i usuwania zapory w związku z wybuchem miny zostali skażeni iperytem, bojowym środkiem chemicznym, masowo używanym w I wojnie światowej od 1917 roku. Rannych wówczas miało zostać 10 żołnierzy, choć niektóre źródła podają nawet o 14 osobach. W niemieckich i polskich źródłach z tamtego okresu pojawiają się fotografie rannych żołnierzy, zdjęcia zniszczeń na moście oraz raport, który został najprawdopodobniej sporządzony kilkanaście dni po rzekomym wybuchu. Całe to wydarzenie jest do końca niejasne i do dziś wzbudza wiele wątpliwości. Iperyt, jak i miny go zawierające, owszem, znajdowały się na wyposażeniu, jednak używano ich wyłącznie do celów szkoleniowych. Osoby, które zajmowały się tą sprawą, wykluczyły, że miało być to celowe użycie broni chemicznej. Jak więc taka mina miała się znaleźć na moście w Jaśle? Trudno na to pytanie wciąż odpowiedzieć. Cała sprawa odżyła w 1966 roku, gdy podczas remontu jednej ze szkół w Jaśle znaleziono podobno tajemnicze butelki, które rzekomo miały zawierać substancję będącą iperytem. Odżyła wówczas historia z września 1939 roku o wycofujących się polskich oddziałach, które miały użyć właśnie iperytu na moście w Jaśle. Dziś jest kilka teorii wyjaśniających wydarzenie na Jasielskim moście z dnia 8 września. Jedna mówi o podłożeniu przez polskie oddziały min z iperytem na moście. Mogła być to pomyłka, choć miny iperytowe wyglądały jednak inaczej. Mogło to być celowe działanie, ale kompletnie nieuzasadnione. Słaba moc miny, przepływ powietrza na moście. Mogła też to być prowokacja niemiecka, bo informacja o tym fakcie pokazała się dopiero pod koniec września. A przecież taki fakt to byłaby sensacja propagandowa. Jedynym potwierdzonym faktem z tego wydarzenia są zdjęcia rannych podobno przy rozbrajaniu miny oraz sporządzony protokół na okoliczność wypadku. Jednak tak naprawdę do dziś użycie iperytu na moście nie zostało potwierdzone i nadal jest to jedna z zagadek II wojny światowej, która czeka na rozwiązanie.